Przegląd Twittera od poniedziałku do piątku o godzinie 18. Wpisy z dni od 14 do 16 kwietnia. Będzie dziewczęco. I nie zapomnijcie tak serio serio zostawić polubienia pod tym filmem. Różne prawackie konta, m.in. Gandzia i Papież Polak, niezależnie od siebie donoszą o referacie, który ma odbyć się 20 kwietnia w Katedrze Teorii Literatury UJ a którego przedmiotem mają być lesbijskie wykładnie postaci ani z Zielonego Wzgórza. Oczywiście w tych doniesieniach nie znajdziemy komentarza głębszego niż Heche, więc pozwolę sobie dodać kilka uwag. Pierwsza, bardzo ogólna: różne obserwowane przez nas struktury, czy to realne, czy fikcyjne, mają podatność na bardzo różne interpretacje. Na przykład kilka lat temu twitterową infosferę wstrząsnęła informacja dotycząca tego, że w krajach skandynawskich pojawiają się pomysły dotyczące przezwyciężenia heteronormatywności w kwestii zamków do drzwi, gdyż standardowy układ klucz i dziurka od klucza reprezentuje stosunek heteroseksualny z elementem męskim i aktywnym w postaci klucza oraz żeńskim i biernym w postaci dziurki od klucza. I może Wam się to wydawać absurdalne, ale nie jest. Po prostu niewykluczone, że począwszy od biologii aż potwory ludzkiej kultury w pewnych procesach ujawniają się podobne zależności czy niemal struktury. I jest to całkiem logiczne. Świadczy o zwyczajnej spójności rzeczywistości, którą nieprzypadkowo określamy terminem uniwersum. Błędem jednak jest zakładać, że, na przykład, akt heteroseksualny jest tutaj pewnym replikowalnym wzorcem. Raczej Istnieje pewien układ, zależność, sposób działania, który przejawia się zarówno w akcie seksualnym, jak i w przypadku otwierania drzwi. Ta struktura zaś funduje metaforyczność, stąd nasza zdolność do odnajdywania podobieństw, zależności, schematów i formułowania aluzji. Jeszcze raz, wzorzec jest tutaj abstrakcyjny i reprezentuje pewien rodzaj działania w ogóle, nie zaś pochodzi ze sfery seksualności. To zaś sprawia, że nierozsądnym jest wskazane powyżej odczytywanie tego, czym jest i co reprezentuje zamek w drzwiach. W tym odczytaniu ujawnia się materialistyczna, redukcjonistyczna choroba, która trawi naszą kulturę. I tak samo jest w przypadku Ani z Zielonego Wzgórza. Z całą pewnością istnieje możliwość lesbijskiego odczytania pewnych scen, znaków czy relacji między postaciami. Istnieje. Ponieważ w ogóle naszych relacji powtarzają się pewne wzorce i zależności, niezależnie od tego, czy istnieje w nich domieszka rzeczywistej seksualności, czytaj erosa. Specyfika przedstawiania relacji między żeńskimi bohaterami, jeśli autor ma odpowiednią wrażliwość, zawsze będzie uwypuklała aspekt zmysłowości, zwłaszcza dla opisu relacji nastolatek. Stąd wydobywanie erosa może być w tym przypadku jeszcze łatwiejsze, zwłaszcza że, tu moja osobista obserwacja. Większość przedstawicielek płci pięknej porusza się przynajmniej estetycznie w spektrum biseksualności. Jednak ważne pytanie brzmi: czy to, że z każdej takiej przedstawionej nam relacji możemy wydobyć aspekt erotyczny, sprawia, że warto to robić? Czy nie lepiej zwracać uwagę na pewien szerszy charakter relacji między postaciami, ujmować szersze zależności oraz uwypuklać pewne wyższe, czytajcie, istotniejsze dla specyfiki naszej kultury wartości? I wreszcie, czy koncentrowanie się na wydobywaniu aspektu seksualnego z postaci ani z zielonego wzgórza nie jest najlepszym świadectwem naszej cywilizacyjnej, redukcjonistycznej choroby? Aspekt lewicowej teorii kulturowego spisku, czyli patriarchatu, pomijam. Przejdźmy dalej. Nijaki lub niejaka kwiatuszek pisze, komentując wystąpienie pewnej tiktokerki. Ona mówi, jakby chłopcy byli jacyś upośledzeni. W większości przypadków najlepiej działa na facetów bezpośrednie podejście i jasny komunikat, że jesteś zainteresowana poznaniem faceta bliżej. Facetci mogą nie wyłapywać nawet najbardziej ewidentnych sygnałów, że Ci się podobają, może traktować Twoje próby rozpoczęcia konwersacji jako zwykłe pytanie i po odpowiedzi na nie, nie zrobić absolutnie nic. Albo być tak nieśmiałym i nie wierzyć, że może Ci się podobać, że sam zaprzeczy ewidentnym znakom. No i cóż, drogi kwiatuszku, pani TikTokerka! Ma rację. Niestety, tak jest. Chłopcy są w relacjach damsko-męskich nieco upośledzeni, a co istotniejsze, nowe komunikatory i wymuszane przez nie sposoby komunikowania się jeszcze potęgują ten męski paraautyzm. Co mam na myśli mówiąc o sposobach komunikowania się? Tutaj polecam mój film o Tinderze. Chodzi przede wszystkim o porozumiewanie się poprzez tekst, czy czasami wprost poprzez ściany tekstu. Gdybym był lewicowcem i miał ambicje do zwalczania patriarchatu i toksycznej męskości, byłoby to pierwsze miejsce, w którym bym się go doszukiwał. Wiadomości tekstowe są bowiem manifestacją intelektualnego sposobu prezentowania się, przedstawiania własnych uczuć, emocji i odczuć w formie przetworzonej przez umysł doświadczającego, co jest raczej męską domeną. Długotrwałe porozumiewanie się poprzez słowo pisane upośledza nasze zdolności do odczytywania komunikatów niewerbalnych, co jest szczególnie szkodliwe w przypadku chłopców, u których te zdolności zawsze są naturalnie mniej rozwinięte. Zamykanie i rozczytywanie subtelnych komunikatów w tekście jest szalenie trudne dla przeciętnego użytkownika języka, więc tutaj pojawia się dodatkowa trudność. Ale nawet późniejsze próby przeniesienia tych samych lekkich subtelnych aluzji do życia realnego mogą skończyć się kompletnym niewypałem poprzez wspomniane wcześniej upośledzenie niewerbalnej czujności lub choćby dodatkowe podważenie pewności, co do własnych zdolności rozczytywania pewnych komunikatów. Jedynym problemem jest rada, jaką sformułowała Pani z TikToka, bo przypomina to raczej leczenie objawowe niż próby zaradzenia pewnym procesom. Mam nadzieję, że nie skończy się to sytuacją, w której za kilka lat normą w komunikacji damsko-męskiej staną się teksty w stylu. Podobasz mi się tak bardzo, że chciałabym uprawiać z Tobą seks. Horror. Zanim przejdziemy do ostatniego wpisu, krótka przerwa, a w niej podziękowania dla moich wytrwałych subskrybentów wyższych poziomów Fejda, Dori, Michała Ligęzy, Grzegorza Gierczyka. Puchacza, Mateusza Znajdka oraz pilota Pirksa. I ostatnia rzecz, czyli wpis nad tęcza minus 28 kg i dyskusja pod nim. Nadpisze pisze, cytuję, Może ja jestem jakaś stara, ale dalej nie rozumiem, co to za moda z majtkami na wierzchu, ani to ładne, ani to smaczne. I odpowiedź ze strony tusi, soul lovejoy. No a jak faceci tak robią, to zazwyczaj jakoś nikt nie ma problemu lol. Dyskusja toczy się dalej i parafrazując już tę wspaniałą wymianę, Nad stwierdza, że jest to niesmaczne, Tusia jednak odpowiada, że facetów nikt się o to tak bardzo publicznie nie czepia. Uwaga, będzie jaśnie panienie. Otóż, Tusiu, masz rację, w przypadku mężczyzn czy chłopców taki problem również istnieje. Takie mody są problemem i należy się ich czepiać. W przypadku dziewczyn czy kobiet, jednak hałas o taki niesmaczny ubiór jest głośniejszy z oczywistego powodu. Po prostu na ogół płeć piękna ma lepiej rozwinięty zmysł estetyczny. W przypadku chłopca, fatalny ubiór jest efektem pewnego naturalnego nieogaru. Ubierze się nie pod kolor, spodnie na półtyłka czy coś takiego i myśli, że jest fajnie. Nie. Wtedy właśnie przydaje się oko rozgarniętej dziewczyny, która mówi: Nie, typie, ochyda, ogarni się. Czy, cytując moją mamę, dziecko, wyglądasz jak menel, gdy jednak dziewczyny zaczynają coś takiego robić, gdy dziewczyny zaczynają się fatalnie niesmacznie ubierać i gdy to wśród dziewczyn pojawiają się obleśne trendy, to znak, że jest już po prostu źle. Że zły gust przeżera całe społeczeństwo, nawet kobiety. Nasze arbitre elegantie, czy jak to tam powinno być po łacinie? Więc to nie jest tak, że chłopcom wolno więcej. Takie komunikaty to po prostu bicie na alarm, że wkrótce może nam zabraknąć osób pilnujących dobrego smaku. To by było na tyle, kończymy przegląd Twittera na dziś. Nie zapomnijcie o zostawieniu koniecznie polubienia pod tym filmem i najpewniej, jeśli na Twitterze zdarzy się cokolwiek ciekawego, do usłyszenia jutro. Pięknego czasu. Cześć!